Kuba Wojewódzki, incydent w Komendzie Głównej Policji. Co sądzi o eksplozji w Warszawie? Kuba Wojewódzki, incydent w Komendzie Głównej Policji. Kuba Wojewódzki od wielu lat posiada opinię medialnego żartownisia, który nie przypuści żadnej okazji do wyrażenia własnego zdania. Celebryta nie czuje najmniejszego strachu przed krytykowaniem rządzących i wciąż potrafi nas zaskoczyć niecodziennym spojrzeniem na sprawy toczące się wokół nas. Kuba Wojewódzki już niejednokrotnie narażał się różnym obozom władzy, wyrażając swoje bezkompromisowe opinie. Pomimo upływu lat, nie traci ochoty do podsycania zainteresowania swoją osobą. Gwiazdor TVN-u wykorzystał śnieżny weekend, aby wybrać się na krótki urlop nad Morze Bałtyckie. Kuba Wojewódzki podzielił się w sieci kilkoma kadrami z Trójmiasta. Najpierw odwiedził Gdynię, a następnie zawitał do Gdańska. Podczas wizyty w mieście dziennikarz wykonał zdjęcie, za pomocą którego podsumował najświeższe wydarzenia polityczne. Kuba Wojewódzki w humorystyczny sposób nawiązał do wybuchu granatnika, który miał miejsce w ubiegłą środę w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Przypomnijmy, że eksplozja w pomieszczeniu doprowadziła do uszkodzenia stropu. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że zniszczenia objęły aż 3 kondygnacje budynku. Szczegóły incydentu są przerażające, bowiem wynika z nich, że przewiezienie materiałów wybuchowych przez polsko-ukraińską granicę to błahostka. Członkowie delegacji towarzyszącej Jarosławowi Szymczykowi w wizycie na Ukrainie twierdzą, że komendant przyjął od gospodarzy 2 granatniki przeciwpancerne. Dziwaczny prezent od Ukraińców rzekomo miał być zużyty. Niestety późniejsze wydarzenia dowiodły, że wcale tak nie było. Na domiar złego. Informatorzy Onetu twierdzą, że to sam komendant główny policji skierował materiał w stronę drzwi pomieszczenia socjalnego we własnym gabinecie. W wyniku zdarzenia Jarosław Szymczyk chwilowo stracił słuch i trafił do szpitala. Sprawę bada prokuratura i pewnie dopiero za jakiś czas dowiemy się, jak było naprawdę. Tymczasem Kuba Wojewódzki pokusił się o dosadne komentarze tego zdarzenia. Gwiazdor TVN-u opublikował na Instagramie zdjęcie wykonane podczas wizyty w jednej z gdańskich cukierni. Kuba Wojewódzki skusił się na miejscowe łakocie w kształcie penisa oraz ziołową herbatkę. Wygląda na to, że w lokalu towarzyszyła mu jego ukochana Anna Markowska, bowiem celebryta trzymał w dłoniach aż 2 czekoladowe lizaki. W opisie zdjęcia w zabawny sposób nawiązał do incydentu w Komendzie Głównej Policji. Jaki komendant taki granatnik? Czytamy pod postem Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz dość swobodnie potraktował temat, który dla wielu ludzi jest nie lada zmartwieniem. Ukraińcy będą przecież musieli wytłumaczyć się z niestosownego prezentu, który mógł doprowadzić do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu pracowników Komendy Głównej Policji. Myślicie, że generał Jarosław Szymczyk odpowie na wpis Wojewódzkiego?